Cześć, witajcie, tutaj ja, Avi, i dzisiaj dla was nagrywam kolejny odcinek z serii Terraria, tak? Dzisiaj bez Pauliny, ponieważ w dzisiejszym odcinku raczej będziemy robili coś bardziej pobocznego, coś na wzór jak robiliśmy z Zenitem, tak? Zbieraliśmy sobie po części potrzebne nam rzeczy, dokładnie mówiąc miecze, do tego, żeby stworzyć naszego tutaj olbrzyma, jakim jest legendarny Zenit. Dzisiaj będziemy robili coś podobnego, bo dzisiaj będziemy zbierali hordowych ilościek, ale takich naprawdę absurdalnych. No wow, tego będzie tak dużo, bo tego naprawdę potrzebujemy w takich ogromnych ilościach. Mówię oczywiście o zielenicy, tak? Zielenica. O sztabce, ponieważ jak możecie zauważyć, mam już tutaj rudy trochę przygotowanej. Będziemy tworzyli sobie coś, co od dawna już w sumie chciałem stworzyć, czyli świdra. Czyli takie, jakby nazwijmy takim ufem, który szybko kopię. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, jeżeli nie, to zobaczycie. Nie wiem, po trzech odcinkach planuję to tak zostawić na trzy odcinki, w trzy odcinki myślę, że się uda. Dzisiaj na pewno będziemy o ogromnych ilościach kopali zielenicę. W przyszłym odcinku będziemy szli do piekła, żeby zbierać tą rudę piekielną, jaką ty możesz zauważyć. A w ostatnim odcinku zostaje nam tylko te dwie rzeczy, tak? Jeżeli się uda, to może już to zrobię w następnym, aczkolwiek nie jestem pewny. W trzecim odcinku chyba też będziemy ciągle nawalać tą zielenicę. Ona jest tak potrzebna. W tym odcinku się na tym skupimy na maksa. Na zielenicy. Zielenica, zielenica, jeszcze raz zielenica. I jak będziemy mieć tego świdra, to mam fajne pomysły, co by można było robić z nim, nie? Już dawno temu wspominałem o takich, naprawdę dawno temu, takich projektach, jak na przykład, a może wam nie powiem, to zobaczycie może dopiero jak to zrobię, żeby wiecie. Ktoś się zrobił tego przede mną. Chyba, że już ktoś to zrobił. Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze. Mam nadzieję, że jestem pierwszy. No i okej. Okay. Generalnie, żeby zrobić sobie tą rudę, no tą widłową, tak, to wystarczy być sobie przy adamantowym. Adamantowa kuźnia? Jakoś tak, jak to się w ogóle nazywa? Adamantytowa kuźnia. Tak, dobrze więcej opowiadałem. Nieważne, spawić uwy. A drugą trzeba zrobić oczywiście w tym grzybomłocie, czy jak to się nazywa, automłot, tak? Trzeba to sobie kupić za prawie platynę, dosyć drogo, no ale cóż, mamy tej platyny tak wiele, że mogę sobie kupić tego za 20 i nie wiem, czy to może. I w tym może to drugie coś zbudować, nie wiem, postawmy byle gdzie jak na razie. I to jest właśnie, o, grzybielnicowa sztabka, Jezu, ale katastroficzna nazwa, no widzicie, te wszystkie sztabki generalnie możemy sobie już po jednej skraftować, to chyba, że nie da się tak zrobić, żeby było po jednej idealnie. Sobie odstawmy, tak? Generalnie będziemy tego robić po dwa razy, bo jeszcze dla Pauliny, więc to jest dodatkowe wyzwanie, dodatkowa jakby, no więcej musimy tego zrobić, tak? Niestety. Dodatkowy czas będzie mnie to kosztował, ale no, trzeba być fair, tak? Wiadomo, co chodzi, tym bardziej fajnie, bo będzie większe wyzwanie. Dobra, więc lecimy może bez takiego zbędnego gadania już po prostu na tą dżunglę, co? Jak to w dżungli? Ja nie mam mieszkańców w dżungli? Halo, co tam się wydarzyło? R? Okej. Okay. Nie wiem, zalagowało mi na chwilę rozum. No co się dzieje? Czekajcie, żeby tam już coś się popsuło ewidentnie. Muszę tam zrobić kontrolę, że tak powiem, nie? Dobra, jesteśmy już w dżungli. Zobaczmy, co się popsuło. No jest tylko Bruno, rzeczywiście. A gdzie jest Driada? Okej, słuchajcie, mamy problem ze zepsuciem. Dobra, to musimy coś tutaj zrobić szybko. Gdzie jest Driada? Bo to my sobie to na jakiś czas tam rozwiążę problem z tym zepsuciem, ale będzie trzeba to zrobić trochę lepszy sposób, mi się wydaje. Gdzie masz ty? A, to nie u ciebie było. A czy ja to chyba generalnie miałem wykupione. Wiecie, bo ja mam oczyszczyciela, czy jak to tam się tamto nazywa. Ja sobie gdzieś go postawiłem, tylko już nie pamiętam gdzie, a zapłaciłem za niego naprawdę chorą kasę. Więc trochę głupio, go zgubiłem, ale kicha. Czekajcie, dam się dzisiaj, go znajdę. Wiecie co? To sobie minęło kilka sekund i się zorientowałem, że mam go w ekwipunku. Jestem no, po prostu świetnym gamerem. A to do czyszczenia będzie w amunicji, bo na pewno to kupowałem, bo jestem tego pewny. Okej, okay, kupowałem, ale nie do oczyszczania, tylko raczej do właśnie zatruwania. To dziwne. To czekajcie. Gdzie jest w takim razie steampunkerka? Bo ona sprzedaje właśnie te takie dziwne rzeczy. Te roztwory. Cholera, powinna być tu właśnie, nie? Bo ona lubi takie te tereny pustynne. Dobra, zobaczmy, czy sprzedaje. Musi sprzedawać. Okej, okay, okazuje się, że ona musi mieszkać niestety
na dolinach, tutaj z oczennym bionem. Więc musimy sobie tutaj chwilę przeprowadzić. Miejmy nadzieję, że się od razu przeprowadzi. Bez jakiegoś problemu. No i poczekajmy, aż to przyjdzie. Powinno to mniej więcej od razu przyjść. Aczkolwiek jak będzie, to się okaże, tak? Ja tutaj sobie tylko połączę te sztandary, które mam. Czy tam w sumie dokładnie to jeden sztandar? Tego żelka tu gdzieś tam wyrzucę. Dobra, jest tam? Chyba nie. Jest tam na dole dalej. O, dobra, to ja dam cięcie i poczekam, aż się przeprowadzi. Okej, słuchajcie, w międzyczasie, tak sobie latałem po tym świecie, bo nie uwierzycie, ale ta steampunkerka naprawdę chyba się jakoś obraziła na mnie, bo nie znam, jak się przeprowadzić. Ale spójrzcie, co tutaj leży na ziemi. Przykuło mi to uwagę, jestem myślany jak wodorost na ziemi, a to... Wiecie, co to jest? To jest easter egg. To jest dosłownie... To się zakładało chyba gdzieś tu. A! No tak po prostu. Don't Starve Together oczywiście. Ale fajne, nie? Szkoda, że tego duszka nie mieliśmy po samym początku gry. Ale fajnie, że znaleźliśmy, bo to jest naprawdę ciekawa ciekawostka. I fajny easter egg, tak? No i chciałem wam to w sumie pokazać. Fajne... Do kolekcji to mieć, fajnie. Więc spoko. Ale i tak sobie wymienię, bo no wiadomo, dosyć słabe to jest. No i w sumie tyle, tak? Dalej czekamy sobie. Pewnie następnego dnia się tam dopiero pojawi. Super. Nie! To było chamskie. To było bardzo chamskie. Dobra, wiecie co? Ja naprawdę nie mam czasu do marnowania. Nie mam ochoty tracić mojego czasu. Ona tam się... zakochała chyba... Wiecie, że dosłownie teraz w sekundę tam się teleportowała? Przed sekundą? Bo dosłownie sprawdziłem na mapie i odpaliłem od razu nagrywanie, jak zobaczyłem, że jej tam dalej nie ma. Okej, okay, to ciekawe. Może być. Gdzie jest ten roztwór? Tu. Nie lezie go tam. Niech będzie. 2200. To jest taki platyny. To jak za darmo. Dobra. Ta na pewno to jest to? Czystość rozprzestrzenia to jest na pewno to. Dzięki. Na przyszłość sobie może kupię więcej, wiecie, bo... W przyszłości pewnie jeszcze będzie jakiś taki pomysł, żeby sobie oczyścić trochę więcej terenu. No, czekajcie, tak wezmę. Wezmę sobie na fulla po prostu. Z 10 platyny pewnie zapłacę, ale to jest tego godne. O, trafiłem w samo sedno. 10 platyny równe. Dobra, wracamy tutaj. Odkładamy cię na miejsce. Czyli gdzieś tam. Siup. Wracamy tutaj. No i bierzemy naszego oczyściciela. No i robimy czystość. Na odcinku to zrobię, bo w sumie czemu nie? Jeszcze chyba nie używam czyściciela na odcinku. No jest to w miarę ciekawe. W miarę terenu się tak przydał tutaj oczyścić. Trochę zmarnuję, wiadomo, ale jakoś szkoda mi bardzo tych pieniędzy nie jest. Trzeba wypierdzielać tam, nie? Tym zatruciem. Dobra. Wiadomo, takim czyszczeniem byle jakim to nic nie zdziałam. Właśnie to widać nawet. Ale tak, żeby po prostu było jako tako, jak to się mówi, nie? Żeby było jakkolwiek. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Do tych jaskiń. Cholera, no wszędzie jest to zatrucie, rzeczywiście. No to skrzynka. Będziemy brać wszystko, co się da, tak? Ale generalnie skupiamy się na zielenicy. Dobra, wejdź w takim wypadku, więc już możemy sobie w sumie chodzić po tym. Sznurówa! To dosyć rzadkie. A, tam już jest ta corruption poniekąd, którą czyściłem. Stąd sobie zaczniemy, nie? Tylko tu mamy jakieś tam... Nie. Nie zaczniemy stąd. Dobra, więc w takim razie sobie idę. Ja was przepraszam generalnie, nie? Bo się nie zajmuję tym, co powiem, czym powinienem się zająć w tym odcinku. Tylko jakimś oczyszczaniem świata. Ale no cóż, nie? W ogóle kota tu zostawiłem. Z krasnalem. Już wiem, gdzie ja te rzeczy wszystkie gubię. Tak pooczyszczam trochę na ośle, bo ja to napię już widzę, że jest tam mega syf. I co ja mogę powiedzieć? Dobra, tyle wystarczy, myślę, nie? Dużo tego zużyliśmy i tak. Dobra, zielenica powinna się pojawiać już mniej więcej w sumie teraz. Zobaczymy, gdzie się najpierw pojawi.
Będziemy kopać prosty tunel przed siebie. Jeszcze mogę wziąć sobie podki, które by mi je podświetlały. No. Dobra, to ja tu się wrócę po te podki, zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, już jestem. Na szybko się tam przeteleportuję na dół. Nie mam. Te nasze podki, tak? Tutaj są. Cyk, jedną już zacznę używać. No i widać dokładnie tutaj tą zielenicę. Myślę, że nie ma co sobie żałować. Będziemy brali chyba wszystko, co zobaczymy. Wiadomo. Te większe raczej na pewno, ale te mniejsze, te nie wiem. W sumie jak są te potrójne takie bloki, to chyba faktycznie no, nie ma sensu. Nie wiem, po co miałbym to brać. Dobra. Znaczy wiadomo po co, nie? Tylko że w takich ilościach to nie wiem, czy warto się skupiać. Tak, zarówno w tym samym czasie mógłbym znaleźć coś lepszego i wiele większego. W znaczeniu tego słowa oczywiście, nie? O, jak na przykład tutaj, u góry. To w ogóle owoc życia, który zaraz sobie weźmiemy. O nie, naszej farby się wlewa, co ja narobiłem? Czekajcie, tam musi być jakieś wyjście z tego. A, weźcie, umierajcie. Ciup. Niech się wylewa, dobra. Jest jakaś zielnica? W tej naszej farmie? O, jest dużo plantery na pewno. Ale my nie po to, my plantery w ogóle mamy już za sobą i już nigdy chyba do niej nie powrócimy. W taki sposób, jaki była nam potrzebna, ta? Rozwalimy sobie tą zielnicę, która jest tutaj. O, z tym świdrem będzie nam naprawdę o wiele lepiej kopać. Tam zielnicę widziałem, fajne ilości. To ją sobie oczywiście też zgarniemy. I tu u góry i na dole. Dobra, wiecie co? Ja mam sobie tutaj ogólnie może przyspieszone tempo. No tutaj nie ma co chyba raczej komentować tak kopię, bo to są same kopanie i używanie potek. A może znajdywanie jakichś fajnych rzeczy typu posąg, jak tam, na prawo. No najwyżej przerwę takie szybkie kopanie i wam coś powiem, tak? Chyba, że podsumuję już pod sam koniec. Dobra, nieważne, więc w takim razie włączam wam tryb szybkości, speed. I zobaczymy, ile pod koniec uzbieram. Jak na razie mam 116, naprawdę mało. Postaram się do 1000 co najmniej. Okej, słuchajcie, już z wami tutaj jestem, już w sumie kończymy to odcinek powoli, ja wiem, nie będzie jakiś niesamowicie długi, dużo się w nim jakoś nie działo, w szczególności, że większość odcinka lub połowa, to dosłownie był sam przyspieszony tempo jak kopię, tak? Ale patrzcie to, 1320 się udało nam, idealnie na równo, wyjdzie co do jednej sztabki będzie, więc fajnie, zobaczymy zaraz ile to będzie dokładnie sztabek, jak myślicie, napiszcie w komentarzach ile uważacie, że to będzie, ja strzelam, że to będzie około, nie wiem, nie mam pojęcia.
Dobra, zobaczymy. Mamy około 300, tak? No to dosyć mało, szczerze powiedziałem. Myślałem, że tego więcej będzie. Czekajcie, co tylko wezmę. Więcej posegreguję, bo to jest katastrofa. O! O wiele lepiej. No i dobra, i skoro mamy te 300 sztabek, to możemy sobie od razu poprzedzielać na te połowy dla mnie oraz dla Pauliny, tak? Ktoś... O! Wędrowny kupiec przyszedł. Może zaraz zobaczymy, co tam u niego jest. To tak 40... Aż mi gardło trochę przycięło. A i tutaj jeszcze... 7... Aha, 8, no tak. No i dobra, no i mamy. To jest już gotowe, więc to naprawdę bardzo fajnie. To mamy elegancko zrobione. I teraz, skoro nam pozostało dużo tej zielenicy, możemy już zrobić jeden z tych elementów takich jak na przykład zrobić tą grzybową, no bo w sumie to nam wyjdzie najlepiej, mamy 800, prawie 1000 grzybów. Więc dobra, zobaczmy przy tym automocie, ile nam się uda tego skraftować. Okej, okay. No niedużo. Szczerze spodziewałem się, że wyjdzie trochę lepiej, no ale no cóż, mamy tego tyle, nie jest tego najwięcej, ale to i tak pozostawimy na następny odcinek, jak już mówiłem, czy następniejszy. To się okaże. Dobra, to jakoś tak fajnie posegreguję może. W następnym odcinku na pewno będziemy zbierać rudę piekielną i chyba obsydian, bo nie mam pojęcia, ile obsydianu mamy. Mam nadzieję, że sporo, ale jeżeli mamy go mało, to będzie taka wielka potrzeba, tak? Ile mamy obsydianu? Czekajcie, bo... 300, to mało mamy tego obsydianu. No to w następnym odcinku widzimy się w Underworldzie. No i tyle, tak? No, no to ja wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co uważacie w tym odcinku. Przepraszam was za to, że się troszeczkę jąkam, ale... taki pobudzony dzisiaj troszeczkę jestem. No i dobra. Zostawcie oczywiście jakąś ocenę, subskrypcję, komentarz. Fajnie by było, bo chciałbym wybić 1000 subskrypcji. To jest takie moje małe marzenie, więc jeżeli byście chcieli mi pomóc je spełnić, to byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnych odcinkach, tak? Za niedługo startuje seria z Don't Starve Together, jeszcze nie wiem kiedy dokładnie. Może w przyszłym miesiącu to się okaże wszystko jeszcze. Więc do zobaczenia, no i cześć, no i pa pa!